Szczyt Biden-Putin w Genewie. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa Szwajcaria. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa na szczyt Biden-Putin. Około 3000 żołnierzy i policjantów będzie czuwać nad bezpieczeństwem podczas spotkania prezydentów USA i Rosji, Joe Bidena i Władimira Putina, które odbędzie się 16 czerwca w Genewie. Władze w Bernie zdecydowały też m.in. o tymczasowych ograniczeniach w przestrzeni powietrznej. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa zostały w piątek zatwierdzone przez szwajcarski rząd. Obejmują one m.in. rozmieszczenie 1000 żołnierzy i nadzór przestrzeni powietrznej przez szwajcarskie siły powietrznej. Z innych regionów kraju do Genewy ma przybyć ok. 900 policjantów, co zwiększy kontyngent policji w mieście do około 2000 funkcjonariuszy. Ministerstwo Obrony zapowiedziało w oświadczeniu, że ograniczenia w przestrzeni powietrznej, które będą obowiązywać od godzina 8 we wtorek 15 czerwca do godzina 17 w czwartek 17 czerwca, nie będą miały wpływu na loty komercyjne, obsługiwane przez lotnisko w Genewie. Federalny Urząd Policji i Federalna Służba Bezpieczeństwa zakomunikowały, że nie otrzymały żadnych sygnałów o zagrożeniu przed szczytem. Podkreślono jednak, że zagrożenie terrorystyczne utrzymuje się na wysokim poziomie w Szwajcarii i Europie. Zachowujemy dużą czujność, zapewniono. Lokalne władze ogłosiły w czwartek, że szczyt odbędzie się w 18-wiecznym dworku w publicznym parku z widokiem na jezioro.